witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Miło mi ogłosić, że w dniu dzisiejszym Związek Małżeński pani Emilia Anita Buczyńska i pan Marek Artur Śródzicki. Zatem pytanie, czy jesteście gotowi złożyć takie oświadczenia? Tak. Zapraszam zatem wszystkich, proszę o powstanie. Drodzy Państwo, będziecie sobie oświadczać, zatem proszę, żebyście się zwrócili ku sobie. Od Pana zaczynamy jako pierwszego. Proszę o powtarzanie ze mną tekstu oświadczenia. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński z Emilią Anitą Buczyńską. Z Emilią Anitą Buczyńską. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Aby małżeństwo nasze. Było zgodne. Szczęśliwe. I trwałe. Dziękuję serdecznie. Teraz Panią poproszę. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Z Markiem Arturem Śliwińskim. I przyrzekam. Że uczynię wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję serdecznie. Już możecie Państwo do mnie się odwrócić. Drodzy świadkowie, do Państwa kieruję pytanie. Czy potwierdzacie zgodność złożonych oświadczeń? Potwierdzam. Dziękuję serdecznie. Na skutek zgodnych oświadczeń złożonych przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszkowie w obecności świadków i zebranych gości przez panią Emilię Anitę Buczyńską i pana Marka Artura Śliwińskiego o wstąpieniu w związek małżeński uroczyście ogłaszam, że od tej chwili, drodzy Państwo, jesteście małżeństwem. Bomba to by dopiero będzie. Dowodem zawartego dziś małżeństwa będzie akt małżeństwa sporządzony w tutejszym urzędzie. Dobrze, dziękuję. Zamiana miejsc teraz. Pana żołnierz. No fajnie było. Zeszło? No. Jeszcze będzie dobrze. Jeszcze obrączkę. Dziękuję serdecznie. Zajmijcie Państwo swoje miejsca. Państwa świadków poproszę teraz. Zbliżyliśmy się do końca naszej uroczystości. Cóż mogę powiedzieć? Drodzy małżonkowie, pozwólcie, że w imieniu własnym oraz prezydenta miasta Pruszkowa złożę Wam najserdeczniejsze życzenia.
cię ten, ja cię próbuję. Tak się dymi. Uj, drogo, jeszcze będziemy gadać. No wiem, ale nie aż tak. To, to mieli się zdjęcia. Niech żyją nam! A kto? Państwo! Państwo!
Wchodzi! Jeszcze raz! Łapa nie zarządza! No czekajcie, mu nie nadwyszył tego, nie? Pani? U Gilgo wziął. Usta, usta. Gili. O, usta, usta, tak. Zobaczymy, czy oddycha. Zadzwoniłaś? Mało ich tu? Ja myślę, że połówkę do żywnie trzeba. Że mają ochłodzić trochę. O, to przynieś. Ej, poczekaj, bo chyba teraz się wstaje. Marynarki trzeba pogilać, żeby się obudziła. Dobra. 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 Dobra